Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Tak, jest, jesteśmy, słuchajcie, na ostrej zakapianej imprezie u Wiedźminów. Jako Wiedźmin, oczywiście. Dobra, znajdź Eskela. Będzie trzeba, no to będzie dość trudne. Eskel rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Tam się schylił, on się chyba pożygał. Zajebiste. Ja bym się schylił, to się chyba wyżygał. Okej. Okay. Nie wiem, jak chcecie, to napiszcie właśnie w komentarzach, to będzie, słuchajcie, całkiem zabawne. A jaki był wasz najgorszy piacki po prostu dzień w życiu? Ja wam opowiem natomiast o swoim. Eskel! U mnie to znaczy, powiem tak, aż ja jestem gościem, który po prostu bardzo, bardzo mało pije. I nie ma czegoś takiego, że mam jakiś, wiecie, brak umiaru do alkoholu. Zazwyczaj wypiję jedno piwo, dwa kieliszki wina, góra dwa piwa, może nie wiem, dwie szklanki whisky. I mnie to naprawdę starcza. I więcej po prostu nie piję. Natomiast taki najgorszy, chyba jaki miałem, zakończył się całą nocą żygania oczywiście. I opowiadał o... chyba na pierwszym roku studiów. Na pierwszym roku studiów w ogóle to było. Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Cholera. Znaczy, doszło do walki. Aha. Eskel jest gdzieś blisko. No. Trzymaj się, bracie. Idziemy. Czekajcie, coś tu się dzieje. Dzwoneczek. Eskel! O co chodzi? Ja z wam opowiem oczywiście dalej. Patrz, tu jest! Dyszenie martwej wiwerny. Znaczy, razem rannej z wiwerny. Dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pobudka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy! Co się stało? Wstawaj, idziemy pić! No i spokój się, pożyj. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wiesz mu. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Ty to masz łeb. To już lepiej nie pij. Dobra, spróbujmy. Ty to masz łeb. O, pewnie, że mam. To jak? Wzywamy lożę czarodziejek na imprezę? To jest! Wzywamy, kurwa! Chyba chcą w jakimś innym celu je wezwać. Dobra, Yennefer się wścieknie. Jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Yennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzy się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zesrasz. To co? Nie ma, rozbijamy się w kiecki. Też mi się ten pomysł nie podoba. To będzie zabawne. Nie ma Eskel, wbijamy się faza łaszki. No dobra, ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Padłem. Dobra, nie ma jak w domu. No i dokończę wam to ale oczywiście. To... Nie, takiej imprezy jak tutaj nie można mieliśmy. By natomiast że się tu zmieszamy alkohole. Najpierw piliśmy dużo wódki, tam sporo, tam z 3-4 butelki poszły takie dość duże, a było nas w sumie niewiele, ze 3-4 osoby. No, niektórzy to powiedzą, że się facepalm zrobili, boże, po takiej ilości wódki i ty się narąbałeś, Ragnar, ja to piję na śniadanie. Nie, ja natomiast jestem dość taki miękki, jeżeli idzie o alkohol. No i później wracając oczywiście, już mieliśmy wychodzić, ale stwierdziliśmy... Gdzie on polazł? Myślałem, że on przez okno wyskoczył. Ale później poszliśmy oczywiście do pubu, który był nieopodal i tam oczywiście napiłem się piwa. Spodnie Yennefer. O, to może być ciekawe.
Załóż spodnie Yennefer, a ktoś tu ma jeszcze coś ciekawego? No i tam oczywiście zmieszałem po wódce piwo. Wiecie, jak się pisze, na się pije powiedzmy u bota, to jest trochę lepiej. Ale jak wypijecie tyle wódki i później jeszcze zagryziecie dodatkowo piwem, no to już wam dobrze nie będzie. Okej, to może być ciekawe. Ciekawe, czy Yennefer w ogóle tu wpadnie. Czy ja mogę zdjąć tą zbroję? Ja nawet nie wiem, jak on wygląda. Oj, tak. No, po prostu mistrzostwo świata. Jednym słowem. No, ta, jednym słowem. Ta będzie na tobie leżeć. Jak to wygląda? Kulą. Tak. Jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie w te. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. Masz talię osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil blede do in hokus pokus sare mare arse blatana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Fajne majtki. Do łóżek, ale już. I tylko tyle. Chyba pod łóżka. Jestem ciekaw, jak Yennefer w ogóle pościąga z nich te ubrania. Co za sen. No patrz, Geralt, tylko ty nie masz twardej głowy. Zupełnie jak ja. Ale zajebiste to było. Oj, chyba mu się nie udało odczarować. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchną jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Spierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Zaszykał go. Dowiedziałeś się czegoś? Udało ci się coś ustalić? Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześnie. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Co? Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. To co teraz? No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważać eliksiry. Ciekawe czemu. Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, chłopcy.
Dobra, no my się przy okazji może to... Jezu, nie lepcz umy. My się to może przy okazji ubierzemy. Bo tak wyglądam trochę nieodpowiednio. Okej. Okay. Nice. I chyba założę sobie, wiecie co, srebrne bełty. Mam tego sporo. No i pięknie. Dobra, zbierz niezbędne składniki, przygotuj wywar straw. Okej. Okay, nie, dobra, jestem, słuchajcie, mega ciekawy, co tak naprawdę będzie z tą umą, bo jest to... Nie wiem, quest, który mnie strasznie wciągnął. Więc zobaczmy, możemy alchemia, alkohole, zadania, wywar straw. Okej, okay, wszystko mamy tak naprawdę. Odwary mogę jakieś zrobić przy okazji. Odwar z widłogona. No okej, okay, spróbujmy zrobić. I alkohole, alekest, alkahest, biała mewa. Na razie nie. Bo za chwilę zrobię coś, czego wiecie, nie będzie można odtworzyć, bo zużyję któryś z fragmentów. No, przydatnych rzeczy tutaj. No to mamy widło, gruczoł jadowy, mantikory. Mantikora jest dość duża. Mantikory chyba były generalnie w Heroesach, prawda? To są te lwy z ogonem skorpiona. Znaczy występowały na pustyniach chyba. No to podajmy w takim razie. Tylko wiecie co, jeszcze zapiszę grę. Mikstury gotowe. Narzędzia też. Dobrze. Wesemir. Wyciąg z hako rośli na uśmierzenie bólu. Wiem. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żyły i wstaw kaniule. A ty, Geralt, ustaw eliksiry w podajnikach. Aż smutne. Gotowe. To otwieraj zawory. Kolejność dowolna. Dobra, łzawica. Kurczę, czuję... To przypomina mi, wiecie, wykonywanie kary śmierci i uruchamianie mikstur. Środek znieczulający zespoł? Które jak się połączą, po prostu zaczynają serca. Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Pesz. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Dobra, może to w takim razie zadziała. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Nie mamy innego wyjścia. Pewnie, że myślałem. Tyle, że nie mamy innego wyjścia.
Teraz już nie, ale pośpieszyliśmy się. Trzeba było wpierw... Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć. Geralt, może lepiej, żebyś ty... Daj spokój, Eskel. Nie ugryzę cię. No chodź. Eskel pogryziony. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Zaklęcia są terminowe czy bezterminowe? Hej, Jen, przysypiasz. Co? Nie. Wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Nie wiem. Opowiedz mi coś. Znasz historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Znasz tę historię, jak byłem z Ciri na łyżwach? Nie. Nie przypominam sobie. To było tej zimy, kiedy tu trenowała. Ciri narzekała, że jestem zbyt surowym nauczycielem. Oczywiście ją zbyłem. Wtedy poprosiła, żebyśmy poszli na łyżwy. Niezbyt mi się chciało, nigdy nie jeździłem, ale nalegała. Jak tylko wyszliśmy na lód, zaczęła śmigać wokół mnie i krzyczeć. Nie tak, nogi, na przemian, przekładanka, źle, tyłem łyżwy, hamuj, nie pługiem. A już nigdy jej nie... Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. Nawid, Sybiry. Kaniatat. Nawid. Sybir. Koal. Arriva. Endir. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Cicho! Słuchaj. Nevit Sivir! Koal, koal, kanyatat! Nevit! Arriva! Endir! Geralt, otwórz filakterium. Kanitat! Taronanede! Dis! Avalar. Znasz go? Elf NL jedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta. Wyspa mgieł. Ale nie jest... Nie jest tam bezpieczna. Dziki Gon. Czego chce od niej Gon? Jednak to jest ten czarodziej chyba z tą maską na twarzy. Czego Gon chce od Ciri? Jej krwi. Starszej krwi. Żeby otworzyć bramy. Nie możemy. Nie możemy do tego dopuścić. Wyspa Mgieł? Gdzie to? Gdzie jest ta Wyspa Mgieł? Wszędzie. I nigdzie. Słuchaj, nawiedzący. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arvein Ziren.
Teraz, Heligę, płyń za nim. We mgłę. Śpiesz. Śpiesz się. Próbowałem ją chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze kwestia czasu. Ale poza wyspą zwietrzy trop od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji, źrenicy na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... rozumiecie. Dobra, to jadę po Ciri. To my się zawijamy. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Będziemy na nich czekać. Będziemy na nich czekać z mieczem w ręku. Tak. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? A mamy inne wyjście? Poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest nieuniknione. Przystojniak mógłby ściągnąć jeszcze parę osób, które potrafią robić miecze. Albo magię. Bitwa o Kermoren brzmi zajebiście. Sprowadzę sprzymierzeńców. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri. O, słuchajcie, aż mi się właśnie w tym momencie zachciał nagrać Mass Effect 3. Jakieś fajne dziewczyny? Same. Dobra, a wy co będziecie robić? A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. No i pięknie. Zbierz sojuszników do walki z Gonem, spośród przyjaciół zdolnych stawić czoła upiornym jeźdźcom. Nie bardzo wiem, do kogo miał mi się w takim razie w pierwszej kolejności udać, oczywiście. Ale mam nadzieję, że gra mi to trochę podpowie. Jeszcze mi ten cholerny katar męczy i kaszel. No dobra. Towarzysze broni Skellige. Towarzysze broni Novigrad. I kogo tu jeszcze mamy? Nilfgaard. Można pójść do Nilfgaardu w takim razie. Porozmawiaj z Emhyrem. Dobra. A Velen czemu? Czyżbym coś sknocił w zadaniach? Zadania poboczne. Nieukończone. To wasze broni Velen. Porozmawiaj z Keirem. Bo my zabiliśmy Keiremec. Dobra. W takim razie już wiem, czym to się kończy, jeżeli ją zabijemy. Dobra, porozmawiaj z Emhyrem. Dijkstra, Roż, Zoltan, Myszowór, Krej, Ceres i Hjalmar. Okej. Przy okazji... No dobra, lecimy najpierw do Emhyra. W takim razie ludziska. Nie będziemy zwlekać. Później oczywiście, jeżeli wypełnimy ten quest, zajmiemy się tymi questami pobocznymi na tym terenie i na innych.
Na razie chciałbym jednak troszeczkę, tak wiecie, popchnąć wątek fabularny związany z Ciri. Może wreszcie ją odnajdziemy. I prawdopodobnie jak dojdziemy do momentu, w którym będziemy się już z, nie wiem, lecieć do głównego, wykonania głównego zadania w całej grze, no to wtedy się troszeczkę zatrzymam i porobimy sobie resztę tych zadań pobocznych, tak żeby przygotować się na dodatki, bo nie jestem pewien, czy można na przykład wykonywać tutaj grę dalej po zakończeniu wątku głównego, czy można pójść do dodatków, czy jednak trzeba... Jezu, przepraszam za emocję. Czy jednak trzeba najpierw wykonać wszystko, co jest związane z wątkiem głównym? Odczarowanie Ume nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. I nie wiem, czy na przykład będzie można, wiecie, wykonać wszystko od razu, czy może najpierw trzeba, wykonać questy poboczne i dopiero jak się skończy quest główny już, to niestety, ale gra się skończy i nie będziemy mieli możliwości. Choć mi się to nie wydaje, żeby aż tak to wyglądało. Dobra, Emhyr. Wasza cesarska mość. Wiedźminie, co cię sprowadza? Udało mi się ustalić, gdzie jest Ciri. Nareszcie. Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Przywieź ją niezwłocznie. Ścigają Dziki Gon. Bezpieczna będzie tylko w Kermoren. To nie była propozycja, tylko polecenie. Potrafię bronić własnej córki. Wolę sam się tym zająć? Wątpię. Dziki Gon to nie temerscy tarczownicy albo łucznicy z Lyrii. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą Wizimę. Setki niewinnych istnień. Kermoren jest na odludziu. I tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Zgoda. Poślę z tobą chorągi. Ale mam warunek. Dowodził będzie generał Vorhis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Wybacz, wasza wysokość, że zająłem twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Tak, o ile się zgodzi. No to co, wyślę w końcu to wojsko, czy nie wyślę tego wojska? Nie wiem. Jeżeli nie wyślę do ochrony własnej córki, to się mocno zdziwię. Dobra, porozmawiaj z Cerys, czyli najpierw z Skellige. Może być. Chodź. Nie, dobra. Najpierw zrobimy Skellige w takim razie. Kjalmar, Grach i Myszowór. Myszowór to był ten... Jak się tam zwał. O mój Boże. Druid. Prawda? Gdzie jest Cerys? Tutaj? No to trochę daleko mnie wywali. No dobra. Wydaje mi się, że... Tutaj będzie odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Okej. Okay. No i teraz szybko wezwiemy naszą płotkę. Magia. To miejsce mocy. No na pewno, ale mamy na razie jeszcze Igni, więc raczej nie będzie nas to interesowało za bardzo. I szybko pędzimy w stronę, gdzie jest Cerys. Już mam nadzieję, że to nie będzie na zasadzie tak. Wygląda na opuszczony. Wow, nowe zadanie. Opuszczony tartak. Okej. Okay. Coś tu będzie trzeba w takim razie sobie, wiecie,
zrobić, powęszyć kiedyś. Fajnie, że znalazłem jeszcze taki quest. Słuchajcie, coś mi się tutaj po... Coś mi tu nie pasuje. No właśnie. Myszowór, tu mamy lecieć, a nie tam. Gdzie w ogóle... Okej, ale słuchajcie, bo przez przypadek odkryłem, że jest tartak. I pewnie z tym tartakiem będzie związany jakiś quest na Leszego albo inne tałataństwo, które by się tutaj gdzieś pałęta. Bo tam mi nawet kątem oka taki śmignął. Dobra, gdzie jest ten myszowór? Teraz. Naprzód! To jest jakieś podziemne przejście? Musi być. Zsiądź z konia, Geralt, i wchodzimy. Proszę, proszę, Geralt. Możemy porozmawiać? Potrzebuję twojej pomocy w obronie Kaer Morhen. No, powiem ci, co wydarzyło się na Hindarsfall. Byliśmy z Yen na Hindarsfjall. O, i czego się dowiedzieliście? Ciri była w Lofoten. Trafiła tam ranna. Miejscowi się nią zaopiekowali. Niestety dziki gon trafił na jej ślad. Ciri udało się uciec, ale mieszkańcy wioski... Wiem, nie musisz kończyć. Rozmawiałem później z tymi, którzy ocalili. Cóż, dobrze, że Ciri uciekła. Mam nadzieję, że szybko ją odnajdziecie. Dobra, jeszcze popytajmy go. Mamy kilka możliwości jeszcze wyboru takich kwestii. Co sądzisz o nowym władcy? Jak druidzi zapatrują się na nowego władcę Skellige? Ankreid to dobra krew. Hjalmar to dobry wojownik. A jakim okaże się politykiem? Wkrótce się przekonamy. Myślę, że będzie się liczył ze zdaniem ojca i raczej nie doprowadzi do zgody z Nilfgaardem. Z pewnością, dopóki ktokolwiek z rodu Ankreid zasiada na tronie Skellige, o pokoju z Nilfgaardem nie może być mowy. Zostałeś hierofantem? Zostałeś hierofantem? Moje gratulacje. Dziękuję. Skelliski krąg wybrał mnie lata temu, akurat gdy zaogniły się dawne spory między klanami. Dużo polityki, co? Akurat nigdy mi to nie przeszkadzało. Od wieków druidzi wędrują między klanami i trzymają w ryzach tę wiecznie kłócącą się rodzinę. Troska o równowagę nie polega tylko na kontrolowaniu populacji pstrąga w strumieniach. Na szczęście jarlowie zawsze cenili nas jako doradców. Jak się zakończy wojna? Ciekaw jestem twojego zdania na temat wojny. Cóż, myślę, że Emhyr wybrał na nią zły moment. Moim zdaniem trudno było o lepszy, teraz gdy północ jest rozbita. Północ jest słaba, to fakt. Ale mam wrażenie, że cesarz ma wiele problemów wewnętrznych. Zbyt wiele, żeby rozpoczynać wojnę. Radovid jest przebiegłym szaleńcem. I na pewno to wykorzysta. To na pewno. Dobra, potrzebuję twojej pomocy w obronie Kaer Morhen. Dziki Gon niedługo zaatakuje Kaer Morhen. Potrzebuję twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli znalazłeś Ciri? Wiem, gdzie jej szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję. Nie masz za co. Wychowywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kaer Morhen. Super. I to jest fajna postawa właśnie. Dobra, tutaj mam już jednego. Gdzie mój koń? Lecimy do teraz do Cerys. Pytanie, może ktoś jest bliżej, bo tak nas wyprowadził ten szlaczek niekoniecznie. No tak, wszyscy są w Kaer Trolde. To słuchajcie, to my sobie po prostu polecimy do znacznika. Tuż bez konia nawet powinno się udać. Chyba, że zapiszę grę, bo zaraz się zabije. To też może być ciekawe w sumie do oglądania. Jak Geralt łamie sobie kręgosłup i w ten sposób właśnie uratował Ciri. I to jest ten napuszczony tartak. A przy okazji jeszcze sobie, słuchajcie, pozbieramy... O, diament. Pozbieramy sobie tutaj fanty z tego opuszczonego tartaku. Jak trochę mrocznie to wygląda.
taki, wiecie, z niepokojem patrzę na to. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj. Od sam zamek. No, ci na pewno pomogą. Mają wobec nas duży dług i przede wszystkim zawsze rwali się do bitki. Moja mała Norwich ma jutro urodziny, a ja nie wiem co. Dobra, Ceres jest gdzieś na górze. Trzeba go mieć na oku. To jest w tę stronę? Tak. Ciężko było ubić to cholerstwo? Miotkiem ci już dupę posmarowali? Co, bohaterze? Lubią nas. Ceres. Chwilę pogadać? Hjalmar sprawdza się jako król? Jak się czuje Hjalmar w nowej roli? Mam nadzieję, że nie przewróciło mu się w głowie. Nie, ojciec skutecznie hamuje jego zapędy. Czyli co, nie będzie wojny z Nilfgaardem? Obawiam się, że jest nieunikniona, bo chcą jej wszyscy, nie tylko Hjalmar. Wszyscy poza tobą. Bo wojna to zawsze śmierć i zniszczenie. Nawet ta obronna. Gdyby się tylko dało, wolałabym, żeby jej nie było. Ale ludzie mówią, że prędzej czy później czarni i tak uderzą. Dlatego cieszę się, że wtedy to Hjalmar poprowadzi nas do walki. No to czyli chyba dobrze wybraliśmy. Wszyscy upakują króla Brana. Przykro, gdy ktoś taki jak Bran umiera. Wszyscy mówią, że był dobrym królem. Bo o zmarłym nie godzi się mówić inaczej. To znaczy, że się z tym nie zgadzasz? Bran całe życie spędził na morzu. A jak go nie było, odżywały zatargi, które toczyły wyspy od środka. Wtedy ludzie pomstowali, że nie ma komu rozsądzać sporów. Ale potem Bran wracał z łupami, urządzał uczty, miód lał się strumieniami i ludzie znowu go kochali. Potrzebuję pomocy w walce z Gingonem. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, dziki Gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kaer Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Wybacz, ale nie mogę jechać. Hjalmar powierzył mi tu pewne zadania. Teraz jest moim królem, nie mogę go tak po prostu zignorować. Rozumiem. No cóż, w takim razie jadę szukać dalej. Powodzenia. O, ty małpo jedna. Tak, po prostu. Nie i tyle. Ja idę, a mnie wkurzyła. Nie, samym Hjalmarem. Ty i Ciri wychowaliście się razem, prawda? Pamiętam, że ty i Ciri przez jakiś czas wychowywaliście się razem. Tak, pół dzieciństwa spędziła na wyspach i zawsze trzymała się ze mną. Takie było z niej chuchro. Ale na łyżwach skakała lepiej niż my wszyscy. Kiedyś pocharatałem sobie gębę na skałach, bo próbowałem ją prześcignąć. A potem oświadczyliście Krachowi, że się pobieracie. Słyszałeś o tym? Tak, mieliśmy wtedy po 12 lat. Ojciec rzemieniem wytłukł mi wtedy te amory z głowy. Ciekawe, jakby to było teraz ją spotkać. Może to dojdzie do skutku. Jeżeli ze mną pójdziesz. Udało się ustalić, kto sprowadził berserkerów? Udało się ustalić, kto sprowadził berserków? Nie. Szczerze mówiąc, po cichu liczyłem, że Ceres trafi na jakiś trop. Ale nic. No, jednak najważniejsze, że ich dopadliśmy. Wrogowie rodu Krayt teraz dwa razy się zastanowią, czy warto z nami zadzierać. Wybierasz się na kolejną wyprawę? Pewno. Lodowy gigant to dopiero początek. Zresztą, różni tacy już zaczynają opowiadać, że wcale nie był taki wielki. A co z ludźmi z Undwi? Mieliście im pomóc wrócić na wyspę i odbudować Urskar. Ceres się tym zajmie. Potrzebuję pomocy w obronie Kaer Morhen. Dziki Gon szykuje się do ataku na Kaer Morhen. Potrzebuję twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem.
Wyruszam natychmiast. No, dzięki. I to nie jest... zapomnę ci tego. Dziękuję bardzo. I to jest to, co chciałem właśnie słyszeć przy tamtej małpie, która oczywiście odmówiła. I poszedł na polowanie. Dobra, niech ona się tam zajmuje tymi swoimi dupnymi sprawami. My jej co prawda pomagaliśmy przy odczynić urok i tak dalej, ale co tam. Dobra, pogadamy jeszcze z Krachem, bo on też ma sporo wojaków. Otóż proszę. Siedzi i pije. Powiem ci, Geralt, że po tym jak wspólnie z Hjalmarem pokonaliście lodowego giganta, jesteś dla mnie jak jeden z nas. Wyglądam na mieszkańca Skellige? Masz serce, Ancreid. Świetnie, to na pewno mi pomożesz. Co słuchaj na wyspach? A co nowego na Skellige? Ostatnio widujemy coraz więcej okrętów ze znakiem słońca na żaglu. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. Są nowe wieści o masakrze na zamku? Wiadomo coś więcej o masakrze w Kertrolde? Zabiliście z Hjalmarem wszystkich tych, którzy mogli coś powiedzieć. Wiem, że nie ma świadków ani dowodów, ale pewnie są podejrzenia. Zadaję sobie pytanie, kto zyskał na tej zbrodni? Odpowiedź jest prosta. Svanerige. Myślisz, że byłby zdolny do takiego łajdactwa? Jeśli nie on, to jego matka. No i dobrze chyba trafił. Co myślisz o królu Hjalmarze? O swoim synu? Mój syn został królem Skellige. Gratuluję. To wielki zaszczyt dla rodu Kreid. Po raz pierwszy ktoś z nas zasiada na tronie. Jakim królem będzie Hjalmar? Będzie przelewał krew, chwalił odwagę i potępiał tchórzy. A zjednoczy klany przeciw Nilfgaardowi? Nie inaczej. Już nakazał budowę nowych drakarów. Potrzebuję pomocy w walce z Dzikim Gonem. Zapytajmy o główną tutaj kwestię. To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać, zaatakują nas, a my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż, co robić? Przywieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. Wspomniałeś o Nilfgaardzie? Wspomniałeś coś o Nilfgaardczykach. Ostatnio widujemy coraz więcej. A, dobra. Nie pojmaliśmy jeszcze. To już nam powiedział. Ale bez... W Kertrolde będzie bezpieczna. Chodzi mi raczej o Kaer Morhen. Nie mogę narażać twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Kaer Morhen. Kaer Morhen jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgaardu. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywaj. Zaczekaj! Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. To mógłby mi dać chociaż kilku ludzi do pomocy. Piękna robota. Masz zdolnego kowala. Nie ja. Król Erlend Ancreid. Erlend Kamienna Pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu. Należał do rodu Ancreid od stuleci. A teraz należy do ciebie. Dzięki. Dzięki. Przetopię go. Wiem, że to dla ciebie niełatwe. Ty bardziej doceniam. No, czaderski wieczór. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. Szkoda, że nie posłał nam chociaż troszeczkę tego wojska. I zobaczmy sobie na końcu ten miecz, słuchajcie. Cóż my tutaj takiego dost... 55% przy trafieniu krytycznym. No obrażenia ma fajne, owszem. Ale nie mamy...
Nie wiem, kurczę. Szans na oszołomienie to by można było wstawić. Plus punktów adrenaliny, premia przy trafieniu krytycznym, dodatkowe doświadczenie za ciosy kończące, to... Zresztą obrażenia są takie, że... No raczej nie będę go używać. Mamy lepszy po prostu. Może wiecie, jak wejdą krytyki oczywiście, to ten ma fajną takie zdolność, jeszcze szansę na zamrożenie. Jak to wygląda? Nice. Chyba, że wstawiłoby się to jakieś potężne rzeczy, na przykład przyrost punktów adrenaliny albo obrażenia generalnie. Bo sądzę, że kolejny miecz, który, słuchajcie, zmienię, to prawdopodobnie będzie ulepszenie do właśnie wiedźmińskich tam mieczy niedźwiedzia. Więc te 30, powiedzmy tam chyba 9 punktów obrażeń, to już chyba nie jest aż taka różnica, która sprawiłaby, że ten miecz byłby gorszy. Tylko muszę pójść gdzieś, gdzie jest na pewno... Nie wiem, czy akurat w tym miejscu znajdziemy. Potrzebuję się cofnąć gdzieś, gdzie jest właśnie... O! Schowek. Na Kertrolde raczej tego robić nie będziemy. Porozmawiamy z Zoltanem. Właśnie, porozmawiamy teraz sobie z Zoltanem, pójdziemy do Nowigradu. Słuchajcie, i oczywiście Zoltan na pewno ruszy z nami do walki. Natomiast wymienimy sobie i zrobimy taki mały przegląd rzeczy, które możemy wstawiać do mieczy tutaj, w schowku. Więc to by było na tyle, moi drodzy. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja natomiast pędzę teraz do Nowigradu. Hej, papa!